Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Tak się składa, że mam pamięć do jakiejś myśli, sentencji, ale niestety nie mam pamięci do tego, kto to powiedział. I dzisiaj mam kolejną taką myśl, sentencję. Niestety nie powiem ci, czyja to jest myśl, ale brzmi ona w ten sposób, że tylko ludzie wystarczająco szaleni są w stanie myśleć, że mogą zmienić świat. I to właśnie oni go zmieniają. I dlaczego przytaczam ci te słowa? Bo mnie bardzo zainspirowały, dały do myślenia. Bo podobnie jest z realizacją celów, z tym, co ty chcesz zrobić, osiągnąć. Jeżeli wszystko będziesz zbyt racjonalizować, zbyt do tego podchodzić praktycznie, bez takiej odrobinę wiary w tego, że to się może udać, że wiele rzeczy przeczy temu, ale coś ci podpowiada, że powinieneś to zrealizować, to właśnie myślę, że to osiągniesz, bo będzie ta doza pragnienia, chęci osiągnięcia. A jeżeli będziesz miał cel, który będzie takim naprawdę bardzo praktycznym, zaplanowanym celem, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że okej, osiągniesz, zrealizujesz, ale nie będzie tej radości. Więc może warto trochę zaryzykować, trochę zacząć patrzeć na cele, które do tej pory wydawały ci się zbyt wielkie, że przychodzi ci na myśl, że to jest szaleństwo myśleć o zrealizowaniu, o podjęciu się takiego celu. Może spójrz na to w tę stronę, na coś, co da ci satysfakcję i coś, co na początku wydawać ci się będzie bardzo odległe i niemożliwe do zrealizowania, w gruncie rzeczy przyniesie ci dużo więcej satysfakcji. I oczywiście takie cele, które są praktyczne, jak najbardziej też można realizować, ale w życiu potrzeba właśnie tej odrobiny szaleństwa, tego czegoś, co sprawi ci dużo radości, dużo satysfakcji, tego, że będziesz chciał więcej i będziesz nabywać tej pewności siebie, przekonania, że możesz więcej. Więc trochę w cudzysłowie tego szaleństwa jest potrzebne w życiu. I tak naprawdę nie tylko w zakresie realizowania celów, ale w takim swoim codziennym funkcjonowaniu. Potrzeba trochę tego szaleństwa, tego oderwania się od tej codzienności, od tej praktyczności. I jak najbardziej bycie poukładanym, praktycznym jest potrzebne i pozwala spojrzeć na to, co masz do zrobienia w sposób taki ogólny, w taki sposób, który pozwoli ci odhaczać kolejne zadania. Ale pozwól sobie czasem na to szaleństwo. I na to szaleństwo w wyznaczaniu celów. Tak jak kiedyś ci mówiłam o spisywaniu listy marzeń, to spisz 100 marzeń, 100 rzeczy, które chcesz zrealizować, o których myślisz. I właśnie te, które będą ci się wydawały najmniej prawdopodobne, to właśnie mogą mieć szansę na realizację, jeżeli sobie na to pozwolisz. Czyli pozwolisz sobie na tę dozę szaleństwa, na bycie szalonym i działanie, mimo tego, że ktoś może ci powiedzieć, że to właśnie jest niemożliwe szaleństwo, żeby to osiągnąć, zrealizować. Więc podejmij się czasem takiego działania. Być może jesteś osobą, która bardzo praktycznie działa, lubi mieć wszystko rozplanowane i działać konkretnie według tego planu i realizować rzeczy, które są, nie chcę powiedzieć łatwe, bo na pewno one łatwe nie są, ale takie prawdopodobne, że jest 99% szansy na to, że ty to zrealizujesz. To w tym wszystkim pozwól sobie na rzecz, o której myślisz, o której marzysz, ale o której gdzieś z tyłu głowy masz myśl, że to jest niemożliwe, że to jest szaleństwo, żeby coś takiego zrealizować, no to właśnie w następnej kolejności podejmij się takiej rzeczy. I sprawdź, co będzie. Może w tym szaleństwie jest metoda. Trzymam za ciebie kciuki. Cześć.